W porządku, moi drodzy, to co? Odkrywamy mapę. Jako, że Wiedźmina mamy lekko uszkodzonego, czyli nie możemy wtrzymać się krawędzi. O, wściekłe pięści Velen. Możemy porobić tego, bitkę. Możemy się pobić na pięści. Tak, a ty robiłeś questy z wyścigami konnymi? Zrób sobie jak najszybciej questy z wyścigami konnymi, bo za nie masz najlepsze yuki i najlepsze siodło dostajesz. To znaczy yuki mam takie, czekaj. Yuki ja mam yuki 100 dają, a siodło mam co daje 80 wytrzymałości. No ja też mam 100. A masz siodło 80. 50. No i te 80 tylko w tych zawodach wygrasz na Skellige. Ale czy ty już byłeś na Skellige, czy nie? Nie, jeszcze właśnie mówię, nie wypłynąłem na razie z tym. O, czekaj. Wszystkie te znaki zapytania, potem na Skellige płynąć. Nadałbyś się do naszego turnieju. Turniej. Można się obłowić, no i można skuć ryje w siur. Zaraz wracam. Zgłaszasz się? Kurde, zgłaszam się do turnieju, jestem gotów do walki. O 70 walczmy. Jestem gotów do walki. Pisałem do supportu CDF. Za chwilę będzie można obstawić mordobicie. Wiedźmin zmierzy się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza. No i porobiłem kowala. Co wy na to? Wściekłe pięści Velen, Soushibo. Masz szansę na mistrza. Wiem, że mam szansę na mistrza. Ciągle możesz jeszcze pokonać Jonasa. Powodzenia. Dobra, sprawdźmy u karczmarza, czy nie ma przypadkiem jakichś kart. Widzę. Mnie denerwuje, szukam. Napiłbym się czy... Czego? Sekunda, bo muszę zamówić. Strasznie cię słychać, ty nie wiem, okno masz otwarte. Bywa. Albo coś, jak gadasz, to jest takie buuuu. Czekaj chwilę, możliwe, że mam mikrofon inny. A nie, dobry. Ale co, że w backgroundzie, poczekaj, bo mogę zaraz zacznę zamknąć. Po sekundę, zaraz wrócę. Coś miałem w ziołach do zrobienia, o, miałem zrobić. Nigredo. O jest. I co jeszcze? I Aether. Fosfor. A, nie mogę już białej mewy zrobić, no nic. Najlepsze spirytusy, kurde, tylko w Wiedźminie. Normalnie, gdzie on zabrał babę z kuźnicy? Dobra, wściekłe pięści Velen, teraz z kim się mamy bić? O, a tu w ogóle mam jakieś zlecenia jeszcze. Są problem, krawędzi dotyczy tylko ciebie, czy także pozostałych? Znaczy kogo pozostałych? No widziałem dużo wpisów w internecie, że dotyczy też innych ten problem, więc zgaduję, że to jest cięższa sprawa. Wynajmę Wiedźmina do poskromienia i wybicia potworów ponoszących się po okolicy. Teraz jak wykonywałem zlecenia... Jestem już. Kurde, nie ma gądzi live'a, nie miał w ogóle dzisiaj o czym tutaj gadanie. Kurde, potem zobaczył niego na tym, na YouTube'a. Pokonaj Jonasa. Muszę Jonasa pokonać, wiesz? Ale z tego co widziałem, nie wiem, jak ktoś oglądał wązie z tym, to może mi powie, ale ja widziałem, że wązie już tam wrzucił chyba z 10 godzin z tego Wiedźmina, to co on od nowa zaczął? Czy po prostu w trakcie gry się przełożył na wyższy poziom? No ja w trakcie się przełożyłem na wyższy. Jak no zauważyłem, tak, że jest strasznie mówił, prosto. Że na początku, na samym początku nie może wązie przejść. Tak, ja na przykład nie potrafiłem tego początku przejść, no tak, tych pierwszych psów, mówię, nie? Tak, chociaż może mówię, teraz jakbym zaczął grać, to już jestem na tyle doświadczony, że może bym ja naklepał, nie? No mówię, no ja po prostu spamowałem altem, no nie, no kilka razy zginąłem, no ale jak już się nauczysz, bo one wszystkie mają, wiesz, tak naprawdę dwa ruchy. Albo tak, ale jak jest ich dużo i masz, cię biorą na dwa strzały, to prawdopodobieństwo tego, że padniesz, jest bardzo duże, nie? Była taka wioska opanowana przez gulę jedna. Ten tam, co trzeba było wilkołaka zabić w podziemiach. Robiłeś ten quest? O Boże, czy ja to pamiętam? Nie pamiętam. Dobra, no, no może, tak, no. 50 godzin grać, czy tam ile.
No w 70, każdym razie no. Tam, ja tam poszedłem z 10 levelem, a te góle chyba miały 24, to przez bite 30 minut po prostu podchodziłem, łapałem jednego, odprowadzałem od reszty, stary, biłem go. No widzisz, czekaj, do Bookmachera zagaduję, bo muszę się pobić z Jonasem. Uczciwe walki na pięści. Tak. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Kurde, jak Tyson. Jest misja z... Jestem gotów. Znaczy nie wiem, ja jestem. No, ja mam odkrytą tą pierwszą mapę całą. Enter. Zostało się mi przekonam, jeszcze 22 te znaki zapytania. A wszystkie questy, wszystkie polowania na potwora zrobiłem i mam 24 level z tego. W takim razie będziemy świadkami ja walki z Jonasem teraz. Jonasem i wędrowcem. Kurwa, weź do tego zamku. No dalej. Patrzcie teraz. Kurwa, weź. Zły pomysł. No i Jonas został przez nas pokonany. Moi drodzy, taktyka jest prosta. Musicie do muru przyprzeć boksera. Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz. Są różne typy bokserów. Jak będziesz typa... Jeśli chcesz no, wiem, wiem. Mistrza, to... Miecz do wrońców i pytają sierżanta. A tak spierdolony ten. Niego też długo robiłem. Czy mogę przeklinać? A co ty się? Nie, nie możesz. No bo ja tutaj gram stary Wiedźmin. A ty nie jest grał 18 lat? No jest, ale tylko ja mogę przeklinać na niej i Wiedźmin. A nawet przez płoty nie mogę przechodzić normalnie, wiecie, tak? Muszę zawsze przeskoczyć. No nie mogę, wiesz, bo on zawsze przez płot się chytał, nie? Co było swoją drogą bardzo denerwujące. A teraz tylko już skaczę przez płot. Dobra, moi drodzy, teraz mistrza kolejnego musimy zniszczyć. Ma koń 10. Nie wiem co, ale... Ale najbardziej zwalone według mnie w tej grze jest kurwa damage, przepraszam, kurde damage otrzymywany poprzez spadanie. Tak, z ja dwóch metrów raz, stary spadasz tak. I giniesz, nie? Jak ja przecież on Wiedźmin potrafi się zabić ze skoku, który nie wiem, no dziecko 12 albo 13-letnie. Tak, dlatego jak skoczyło. Użyjesz Quen, to ci pancerz daje i to jakś trochę bezpieczniej jest chodzić wtedy. Ale tak normalnie jak masz na przykład dwa takie kamienne bloki pod sobą, to jak się za bardzo rozpędzisz, to stary przelecisz przez ten, wiesz, w połowie i już spadniesz na sam dół i giniesz. No jak są na przykład góry, ja próbuję z gór się ześlizgiwać, to jest w ogóle zabawa. Są w ogóle jakieś nowe ogłoszenia. Masaż. Moja córka tak umie masować, że każdy co się do niej zgłosi zadowolony wychodzi. Naprawa dachów, maść na wysypki, suka się oszczędziła. Ja Wiedźmina dostałem od Soła. Czemu ja mam... Czemu ja mam... Mam tablicę na żółto zaznaczone, biorę je i nic, wiesz, nic nie dostaję, no bo czemu miałbym dostać? Nie wiem, ja też tak miałem. Nie wiem, czemu są na żółto tablice robione. No i w ogóle brakuje mi mapy na spodnie gryfa, wiesz? A to możesz znaleźć tak co? Ręcznie, jak te wszystkie te znaki zapytania. Właśnie nie, odkryjesz. Właśnie nie, bo jak nie masz mapy w plecaku, to są nieaktywne te. Ale nie, no ja na przykład całe... Czekaj, ci zaraz powiem, co znalazłem. Gdzie jest rzemiosło? Tutaj. Ja na przykład mam mistrzowskie buty wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. Mam buty, mam pancerz i mam miecz, a reszty nie mam, bo znalazłem w jednym miejscu tam, gdzie... Wiesz co, powiem ci tak, ja też coś znajdowałem, ale jestem na przykład w lokacji, nie mogę nic z niej wyciągnąć, nie? Znaczy nie mogę... mam nieaktywne... Te, mam nieaktywne, no... Przedmioty tam, jak to nazwać. No nie wiem, one w skrzynkach się znajduje, trzeba po prostu, no... Tak, ale ja te moją skrzynki bywaj. Nieaktywne. Brakuje mi tylko spodni, co jest w ogóle dziwne, bo zazwyczaj te zestawy się znajduje wszystkie razem, jeśli chodzi o zbroję. No. To jest zbroja, miecz i miecz, nie? O, dobra. W końcu znalazł się godny przeciwnik dla sierżanta. Ten Wiedźmin... Jestem będę się teraz sierżantem bił. Ojoj, wyszło mi z gry, co się stało? Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Patrzcie, z kim ja się będę teraz bił. Tyle, że nie jedno, ale dwójkę do lasu odprowadzili. Jak mam tutaj wejść? Za 80. Zaczynajmy.
No. Jezus, o, powiedz mi, czy ty byłeś na górze mapy, tam gdzie harpie są? Tam jest taki... Nie wiem, gdzieś byłem, ale... Na pierwsze. Samotna skała. Też mnie najbardziej denerwuje szukanie sposobu na wejście do tego, do lokacji. No bo ta minimapa jest taka, że... Czekaj, może to pod wodą gdzie coś jest. Nie, no wiesz, mnie najbardziej bawi na przykład była taka lokacja, w którą dosłownie, wiesz, oni zawsze mówili, jak słyszałem o tym Wiedźminie, że wiesz, tutaj otwarty świat, można wszędzie wejść. No to widzę sobie górę, no to się wspinam po niej, wiesz, skacząc, stary, i się rolując cały czas. Dobra, sierżant zabity. W pewnym momencie czy ja dostałem wchodzę... jakiegoś donata, czy suba? Suba. A, nowy sub, dzięki za suba, kondzio. Ogłaszam wszemi wobec, że wiedźmin pokonał sierżanta! Kurwa, nie, no znowu w tym samym miejscu jestem, no zwaliłem. Co, ten świat jest taki pół otwarty, nie? Jeżeli ale wiesz, ci mało ja wart, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Ale niewidzialną ścianę znalazłem. Wiesz, no, w pewnym miejscu gdzieś też muszą być te ściany. Ale najlepsze jest to, że ta lokacja była otwarta, tylko że przeczytałem potem, że questa trzeba na głównej fabuły otworzyć. Pod osłoną przedostać się do cesarza. No kurde! A nie, to nie ta, nie ta misja. Fałszywe papiery, nie. Jak to chuja tam wejść? Wściekłe pięści Nowigrad. Idziemy wściekłe pięści Nowigrad robić? Dobrze mi idzie, powiem wam, w tych wściekłych pięściach. Jak na razie wszystkich pokonałem za pierwszym strzałem. No kurwa, jak się tam dostać? Tylko most zwodzony jest podniesiony i... A, jesteś tam i, i jest taka jakby latarnia? Tak. Musisz zeskoczyć na dół i pod wodą jest ten, tam gdzie harpie latają na dorę. A, pod czy coś tam. Jest. Pod wodą jest tunel. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Ale szukaj mnie nie było. Dziwisz się? Jest, pod wodą. Tam gdzie masz zaznaczony ja ten takie kółko, to jest pod wodą taki ten. Człowieku, stary, od 10 minut teraz. No i właśnie takie rzeczy mnie denerwują, no znajdź. No wiem właśnie, wściekłe pięści Nowigradu, stary, ja mam. Rozumiesz wściekłe pięści Nowigradu? No jest. Stary, będę mistrzem bitki. Ja tu muszę uważać, bo w tym mieście ostatnio mnie zahaczali, wie? Znaczy... Właśnie, to jest dobre pytanie, bo ty grasz się do godziny, ile tam, 80 godzin. No. Właśnie, szkoda, że chyba... A nie, na tej platformie, nieważne, można sprawdzić, bo ty też masz z tej platformy. Oto kolejny przykład rydańskich porządków. Ten sprawdzi źle. Poczekaj, bo mów albo kończ, bo zagaduję. Że stary, tak 9 na 10. Pat Gruber, jestem Bookmacher. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Podejmę się walki. Błędy bym naprawił na pewno. I na pewno bym ten świat otworzył, bo on no, nie jest otwarty, zaraz nie jest otwarty świat, wiesz, taki jaki nasz miał być, nie? To nie jest jak Skyrim, że masz cały świat otwarty. No, nie jest. Spokojnie ten sad mogli gdzieś tam podłączyć do tego. O kurde, jaki skurwesyn. No dalej. W Nowigradzie nawet uniki robią. Czujesz typa? Uniki zaczęli robić. No tak, no potem musisz tylko kontratakiem tam w tym Nowigradzie możesz ja zabijać. Ja tylko kontratakiem zabijam. Już od samego początku. Jest stary ten tunel, o którym ty mi mówiłeś. Jak patrzysz na most zwodzony, to po prawej na dole jakbyś z niego zeskoczył. Patrzę na most zwodzony, to po prawej na dole. Znaczy w stronę wieży od lądu, nie? No tak, tak, właśnie idę po prawej. To musisz skoczyć do wody pod wodą. Jestem mamy pod nowego wodą, mistrza, właśnie, który zdetronizował tu. Archibalda O'Neila. Brawa dla Archibalda Geralta. O'Neila zdetronizowałem. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? No właśnie. Możesz wybierać pomiędzy dwoma czempionami. Kafarem albo kapitanem Mortimerem ze Straży Świątynnej. A oto twoja nagroda. No ładnie. Kurde. A słyszałem, że była super walka z Pudzianem ostatnio.
Muszę zapisywać, bo łowcy czarownic mnie ścigają po mieście. No. A, bo z tego... opierdoliłem jednego z tych no, kapłanów ognia, wiesz? Powiedziałem mu, że pierdol dostanie ode mnie i speniał i poszedł, a teraz mnie łowcy czarownic ścigają. Znaczy ścigają, wiesz? Jest takie coś, że mnie mogą w pewnym momencie zaczepić. Stos, to cię czeka, wybryku natury. Bo jak wczoraj testowałem sobie, wiesz, czy mi to skakanie działa. Nie chcę zagrać w karty, nie. Kurde, dobra, gra, zagrać. Nie jestem głodny, ale... Nie chciałem zagrać w karty, ale no niech już im będzie. I tak mam najlepszą talię na świecie. Ja widziałem, że to tą samą taktykę, co ja obrałeś. Jaką? Że... No tego kolesia, co bufuje sobie do wiesz, i nimi ciśniesz ostatnim rzędem. No jak tutaj? Gdzie jest ten tunel zasrany? Wiesz co, ja wszystkim cisnę, nie? Ogólnie. A tutaj, o Boże! Topcy tu pływają. Ogólnie ciężko im ze mną wygrywać teraz, bo teraz już mam takie karty, że wiesz. No może w sumie. O, wskoczyłem tu. O ty kutasiarzu. Ja na przykład nie mogę znaleźć, wiesz, mam problem ze znajdywaniem receptur. I co ja teraz, wygram czy spas, czy przegram, bo nie wiem, a remis. Czemu on przegrał, nie wiem. A ja receptury wszędzie, wiesz, kupuję i ten... No właśnie, ja nie kupowałem na początku, teraz mam dużo tych mistrzowskich, a nie mam podstawowych. Dobra, wygrałem z deszczem. Jaką kartę mi da? Za to, że z nim wygrałem. Krasnolud harcownik dostałem. A ja mogę w kółko z nimi grać i wygrywać za każdym razem nową kartę? Nie, tylko za pierwszym razem, za drugim już ci daję śmiecie. Ale nie, mówię o... Ja i tak z karczmarzem to i tak mi śmieć daje, nie? Dobra, bywaj. Bywaj. Na straż uważaj, gorsi... Ciekawe, czy ktokolwiek w Nowigradzie zgodziłby się wystawić sztukę debiutanta. Ja zastanawiam się, czy da się skompletować inne talie, bo ja na przykład tych potworów kartę da się, po kolei dostajesz tam dużo, ja już jedną mam kolejną, że mogę już nią zacząć grać, wiesz. Poczekaj, bo gram z panem Klejtopem i będę się bił. I zmierzyć się z czempionem tawerny? Jasne, kurde, z czempionem tawerny zawsze się jestem. No Wigrad przez remis wygrywa? Waszym Gregoriusem. A to nie przypadkiem ten? Nie Nowigrad, tylko czarny, ale ja nie mam czarnej talii. To jest Nilfgaard. Nilfgaard właśnie, nie Nowigrad. A Nilfgaard on napisał, dobra, sorry. Ale ja nie mam Nilfgaardu, więc to nie jest tak. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Tam o co chodzi? Czekaj. Nie oszustwo? Bo on mi proponuje oszustwo. Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? O, temu też zajebie chyba. Pocałuj mnie w dupę, panie Clayton. Pocałuj mnie w dupie, panie Clayton. Dobrze mu powiedziałem, kurde, leszczowi. Słyszałeś, on mnie chciał przekupić. Na ringu zawodników. Geralta i Georga Georgiusa. A ty słyszałeś, jak mnie babka chciała w kartach przekupić i stulejarzy na czacie 3000 stulejarzy chciało, żebym się poddał? Nie widziałem. Żebym poszedł z nią, wiesz.
Ale się nie kurwa! Da, bo karty ważniejsze. Ty. Jasne. No to się wjebałeś! Stary, będzie... Jezu, jak ja głupi jestem. Będę cię na pieńkach okładał. Ten typ, z którym w kartach mnie bił, miał 30 level i był 10 razy cięższy niż ci wszyscy tutaj bokserzy. Moim zdaniem on powinien być mistrzem Nowigradu. Ale go napierdalam za 200. A słyszałeś, to ty mi mówisz, że Lirek skuszy kogoś załatwił? Od mięsa! Co? Nie. Że podobno jakiś koleś na pięści z niego wyskoczył, a coś tam był zbugowany i skuszę wyciągnął i go zastrzelił. No, to nie wiedziałem. Lirek tam mało grał z tego. Znaczy mi też wyskoczyli na przykład z tego, mi też na przykład wyskoczyli z pięściami, to, no to im zajebałem z tego. Miecz nagle wyciągnął mnie i speniali. A nie zawsze się da. I nowym mistrzem naszej tawerny został wiedźmin zwany Geraltem. Podczas tej walki na pięści, twoja nagroda. No bo to są uczciwe, niektóre są uczciwe walki, a niektóre nie. Wiesz, no, ale ja nie chcę być uczciwy, czemu nie mogę być uczciwy? Wiesz co, no bo jak walczysz, na przykład ja walczę o mistrza Nowigradu, to by było, że cheatuję, nie? Ale na przykład jak wyskoczyli na mnie łowcy... Łowcy czarownic na mnie wyskoczyli z pięściami, to mogłem na nich znaków używać, nie? I mieczy bym też mógł, tylko że im oddałem, to w ogóle jakaś dzika akcja była, wiesz? Dobra, i ostatnie, zmierz się z kapitanem, bez, że będę mistrzem Nowigradu, będę musiał na Skellige popłynąć. Dobry sposób w ogóle na robienie kasy, chociaż no. Nie wiem, czy oni mi płacą cokolwiek. Ja zaraz zwalę z tej wieży. A może by tak liczą zabrać? A gdzie tu jest, kurde, jakieś... Nie, bo miałem z zielarzem zagadać, a w ogóle niektórzy zielarze... Czegoś mi brakowało. Właśnie, co, powiedz mi, bo ty już miałeś, to znaczy miałeś, na pewno miałeś, bo wszedłeś grę, prawie, ale było to, była ta misja z Baronem, że dziecko musiałeś zakopać mu, no. Które przed drzwiami. Udało ci się zakopać, czy nie? Tak, a czemu nie? No w sensie, o, spokojnego ducha zrobiłeś z tego dziecka? Tak. No nie, bo mi się wyrywało, to walnąłem w nie znakiem, stary, i się na mnie rzuciło od razu. Co ty gadasz? A no. Na mnie nie. A wiesz co, może ja, bo ja później miałem ten znak podniesiony, poziom jego. Ten uspokajający. Znaczy ten bywa. Taki, wiesz, kontrolę nad umysłem. Ja go na trzeci level sobie zrobiłem, bo jest dużo takich momentów w grze, że możesz nim załatwiać różne sprawy. Boże. Zresztą on jest dobry na tarczowników. Lepszy niż płomienie czy cokolwiek. Uważaj sobie. Bo sobie po prostu... od tyłu ja po prostu zachodzę, wywracam. No, zależy ilu ich masz i jakie masz pomieszczenie. Jak masz ciasno, to nie zrobisz ich od tyłu, nie? Wszyscy są denerwujący. I co mi ta moja taktyka działa? Gryfnie. Duper szajs. Duper szajs. Ja się zastanawiam, czy te armory level zależy od tego levelu, na którym ja je znajduję. Bo jak zawsze je znajduję, to ten, że akurat mogę je założyć. Nie, nie. Zawsze są one, oni je jakieś słabsze zawsze dają. Już raz spotkałem się z kapitanem. Pamiętam cię, mutancie. Będę się bił z kapitanem straży teraz o mistrzostwo Nowigradu. Obstawiajcie, bo nie powstrzymam ich na długo. No to jest drabina. Jestem gotów, 95. Jestem gotowy. Walka! Ja znalazłem. Bretania! Oddział za mną! Nigdy się nie nauczycie. Myślę, że zawzięta walka. Co mówisz? Myślę, że zawzięta walka. Nie no tak, no skapi, wiesz, to jest mistrz kurde czegoś tam, nie wiem, podwórka chyba. Potem... Mistrz obszczanego murka. Pokonany. Potem jak pokonasz tego kapitana, to będziesz miał mistrzów. Zdetronizował kapitana Mortimera! Wiem, czy się buguje czasem, oto twoja nagroda, mistrz. To mnie też denerwuje. Konia? Tak, niektóry. W ogóle raz mi się tak zburgowało, że biegałem i się nie dało. Mistrzem Nowigradu, no właśnie, Krawiec mieszka na Zamurzu. I tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Przyjdź po zmierzchu na Zamurze. Stocz walkę z Krawcem, stary, muszę z Krawcem po zmierzchu podejść. Wyobrażasz sobie, że mistrzem Nowigradu jest Krawiec?
No, a on to właśnie jest ten kozak, to zobaczysz, spróbuj. A co ty z nim walczyłeś? Tak. No ja mówię, ja te questy poboczne jak on na początku w ogóle robię. Ale że poszedłeś do Nowigradu tylko po to, żeby obić komuś mordę? Tak. To nie zmyśl się, koleś. Ja na Skellige popłynąłem, żeby zbroję chyba kowalską, czy tam tego mistrza miecza zrobić. No właśnie, ja mnie korci, żeby tam popłynąć po tą zbroję, ale nie. Muszę najpierw wszystkie znaki zapytania odkryć. Tutaj dopiero lecę na Skellige. To niewiele pomaga, bo później stajesz w takiej sytuacji, że masz typów, musisz bić 24 levelowych, wiesz, dalej w tej misji i to się nie jest nie do zrobienia. Bo ty strasznie długo ich bijesz, a oni cię, wiesz, szczałem. No wiem, ale ja już mówię, już na tych niskolevelowych nabiłem, teraz mam 24 level właśnie. A, no to możesz i sobie ten robić. Zrobiłem ten wiedźmiński, tego ulepszony kota. I 24 ciebie jeszcze na Skellige nie było. No. No to ty stary jesteś gość. Kasy też mam w ogóle 25 tysięcy. Skąd masz 25 tysięcy? No sprzedaję wszystko. Ja też wszystko sprzedaję. A wiesz, że jak tydzień odczekasz, to się resetują handlarze? Tak, że możesz coś więcej od nich kupić. O, czekaj, będę z Kraftem walczył. Obok Nowigradu jest koleś, który skupuje za taką samą cenę. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Ja nie skorzystam. Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że w Velen pokonał samego sierżanta! Przybłęda wygląda na chudzielca, jestem dwa razy większy niż ten. Jestem dwa razy większy niż ten cały rolnik, krawiec. Przyszedłem tu walczyć z krawcem. No zobacz, ten krawiec akurat się umie bić. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami właśnie ja się zastanawiam, czy ta miksturka przeciwko Kraftowi! Ona jest w jakimś jednookreślonym sklepie, bo raz ją wujek Durden sfastryguje ci buzię. Podobno można jest ją zrobić, jak do myszowora pójdziesz i zagadasz i jest jakiś quest na nią. Jest myszowor. Mówię się Nowigradzie. Przydało, bo teraz gówno mam. No dalej! Bym sobie zresetował tak, żeby młynek móc sobie zmasterować. Kurwa. Jeszcze te baby wodne są masakryczne. Jak na ciebie biją? Zajął ciebie kupą. Rzeczywiście jest dobry ten. O kurwa, rozłożył mnie. Jak on ci, ja jak on ci raz walnie, to musisz od razu spieprzać, bo on ma combo takie, żeby... Ogłasza się wszemi wobec, że zwycięzcą pojedynku został Durden! I to on zatrzymuje tytuł mistrza Nowigradu! Spokojnie, zaraz się Durdenie jeszcze raz wyzwacie. Dobra, dobra. Rzeczywiście jest niezły, wiesz? Jestem gotowy. Szybciej odpoczywa po tym, po dostaniu w mordę. Wand. Kurwa, jaki ma... Ja pierdolę! Jaki ma szybki cios taki jeden. Nie, go tylko i wyłącznie kontratakiem zrobisz. Ja chyba z 5 razy go próbowałem podejść. Ja go ja wszystkich kontratakiem robię, rozumiesz? Kurde. On ma szybki prawy taki. I ten szybki prawy jest cheatowany, wiesz? Ja takiego nie mam prawego i nikt inny takiego nie ma prawego. Jestem gotowy. Dobra, ale kurwa, o taką stawkę to już nie walczę, bo zbankrutuję walcząc z nim. No dalej. No, kurwa! Nie jest tak kolorowo. Czy z nami zostaniesz? Zbytnie, jak jesteś pobliżej. Do tego ma skubany dużo życia, wiesz? No i zajebie mi teraz z prostego. Już czeka, żeby mi...
No dalej. Kurwa, no nie mogę z nim. A brałeś fistech? Chcę jeszcze raz. Dobra. Teraz już wiem, jak go pokonać. Jestem gotowy. Go pokonam tak jak tego. Przy komandzie zostać. Tam choć śmierci godnej bym doczekał. Kurwa, no nie mogę z nim. Strasznie trudno mu kontrę zrobić. Ja pierdolę. Dobra, już nie walczę z nim. Moi drodzy, to nazywamy wściekłe pięści, kurde. A teraz przejrzyj się w lód. Ten odcinek i ja już z nim nie walczę. Nie wiem, zobaczę, może będę miał wyższy level, więcej życia albo coś. Dostaję do niego, od niego takie lapy, że aż mi się nie chce.